Tak, jak zapowiedziałem, mam kilka tytułów, które przerobiłem w ostatnim czasie, bo trochę żeśmy się tu nie słyszeli z powodów moich rodzinnych. Nie, nie było możliwości, ale możliwość do pogrania była. Trzy gry, o których powinienem wspomnieć, zaczynając od tej, może najstarszej w takim razie, bo Dawaj. trafiła w moje ręce, znaczy trafiła w moje ręce. To źle powiedziane. Trafiła na Twój sobie, serwer. Kupiłem sobie po prostu, pojechałem i kupiłem nową odsłonę pluszowych zabaw. Zabawek, tych włóknianych zabawek, czyli czegoś, co kiedyś nazywało się Little Big Planet. Little Big Planet, oczywiście. Tak, teraz pod nową wersją, czyli Sackboy Wielka Przygoda. Tak, tak, tak. Został... Rzeczywiście zbiera świetne recenzje. Little Big Planet było naprawdę potężną rozrywką. Grałem w to chyba jeszcze, tak mi się wydaje, że na Xboxie poprzedniej generacji. Nie mogłeś grać na Xboxie, bo to ekskluzyw. A to jak chyba. się nazywała ta gra, co, co taki park z takimi zwierzątkami Nie piniatami pamiętam. się robiło? To może pinjata była, Pinjata coś tam. Nie pamiętam, Marcin. To było tak dawno temu, że za no ciężko. Czekałem na Sackboya na wersji na PS5, bo miałem sobie w niego pograć na PS4, bo w takiej wersji też jest dostępnej, ale stwierdziłem, że jak już mam tą. Wiedziałem, że będę miał piątkę, to zagram na piątkę, no bo oczekiwałem tego, że skoro jest to ekskluzyw, no to chyba będzie to gra dostosowana do PlayStation 5. Trochę, I nie jest. trochę się pomyliłem niestety. Tak myślałem ale o tym dalej. Czym jest w ogóle Sackboy? Jaka jest koncepcja? Może nie tej gry? Zna. Jest to tak szmaciana kukiełka, którą się poruszamy w bardzo platformowym stylu. Wszystko jest mega kolorowe, mega interaktywne. Trochę przekmin, trochę mechanik, które, które są wprowadzane. Tak, chyba, chyba PG5 to gra dla najmłodszych i, i nieco starszych. No, i wszystko jest w takim bardzo odprężającym klimacie. W sensie tam totalnie nie masz żadnej spiny. W sensie są takie levele, które no, przyprawiają cię o ból głowy, ale spokojnie dzieciaki też mogą bezproblemowo grać w, w Sackboya. Poza tym dostajemy bardzo duże możliwości co do jego. Ubioru, czyli wiesz, tam zmienianie fryzur, czapek, koloru tej włóczki, z której jest zrobiony, jakieś tam takich czyli rzeczy taka kosmetycznych. Good feel game. Tak, to jest definitywnie taki wiesz, tytuł na wieczór albo, albo na poranek. W sumie czyli to nie ma jeżeli znaczenia. Jeżeli masz 4 5 latka albo 10 latka, z którym chcesz pograć i stworzyć wspólnotę gry, to. Proszę bardzo, jest kooperacja tak. czy nie? Jest to w ogóle tak, tak. Jest to gra dla całej rodziny. Jeżeli mamy dwa pady, to możemy dwoma takimi szmaciankami po mapie się poruszać. Są też achievementy multiosobowe, nie da się tej gry splatynować samemu, co też jest dosyć ciekawą koncepcją. Niestety, jeżeli graliście w poprzednie edycje Little Big Planet, to Sackboy niczym was nie zaskoczy, bo to jest dokładnie przeniesienie tego, co już było do nowej wersji i jakby nowe mapy, trochę nowych mechanik, ale jakby jest to stare, dobre Little Big Planet. E, ta kooperacja na jednej kanapie jest dziwna, w sensie nie da się online'owo po połączyć z kimś, co jest dla mnie trochę niezrozumiałe. E, z rzeczy bardzo in plus, o których trzeba powiedzieć, dodano taką popkulturowość w, w Little Big Planet. Co masz na myśli? No właśnie. Andy Warhol jest? No Nie, ale poziomy są zrobione tak, że na przykład masz funkową muzykę i wszystko rusza się w rytm muzyki i w ogóle, stary, jest Bruno Mars z Uptown Funkiem i wiesz, i całą mapę przechodzisz do takiego rytmu funkowego, gdzie wszystko skacze, wiesz, leci sobie ta muzyczka genialnie. Nie wiem, stary, kto za to odpowiada, ale uważam, że za to powinni dostać jakąś nagrodę albo przynajmniej nalepkę na tą grę, że jakby wykorzystanie muzy w grze połączonej i interaktywnej z gameplayem tam jest stary naprawdę na genialnym poziomie i co ciekawe gra na początku jest banalna, ale poziom trudności rośnie. W sensie ja mam takie wrażenie ostatnio, że wszystkie gry, w które gram, na początku są trudne, a potem robią się coraz łatwiejsze, co jest dosyć dziwne bo no, nie wiem no weź jakąkolwiek grę na początku nie masz skilli tak nie masz umiejętności jest ciężko a ciężka, potem, potem zdobywasz wszystko i zamiatasz wszystkich i trzeba poziom trudności dawać w górę z sagbojem jest totalnie odwrotnie na początku jest łatwo miło i przyjemnie a potem trzeba się nieco Pomęczyć i to jest to jest taki zapychacz trochę. W sensie to nie jest tytuł, który trzeba koniecznie zagrać, ale jeżeli skończyły Wam się pomysły i macie na swojej konsoli sezonogórowy. Albo na kanapie znajomych, których trzeba zabawić, to proszę bardzo. Totalnie, Sackboy jest grą, w którą można pograć. Ode mnie naprawdę wielki plus, ale może to też dlatego, że ja lubię to, no dobra, nazwijmy to uniwersum tych szmacianych kukiełek. Bawię się świetnie cały czas przy tym tytule, no i jest to gra, do której można wracać. W sensie można te same poziomy przechodzić po raz wtóry i, i, i całkiem nieźle się bawić. Tyle osak boją.